Naszą dzisiejszą wycieczkę po gminie Gródek nad Dunajcem zaczęliśmy znowu od dworu. Tym razem w Rożnowie. Dwór Stadnickich z XIX wieku. Można by tam kręcić pana Tadeusza. Dęby wokół dworu mają podobno 500 lat. To tyle, ile Zamek Dolny, który jest zaraz obok. Docelowe miejsce naszej podróży. 500 lat. Jak to brzmi? Lepiej, nie? To ma 500 lat. Tam za chwilę zobaczymy jest mur. I ten mur prowadził do tak zwanej Beluardy, czyli... czyli tak jakby baszty, obronnej wieży, okej? Okay? Tak, a pamiętasz przez kogo to w ogóle zostało zniesione, wymyślone? No powiedz, kto to wzniósł. Ja ciebie sprawdzam. Jan Amor? Jan Amor Tarnowski. Oczywiście, że tak. Jest. Bo w ogóle Beluarda to jest takie słowo włoskie. Nie wiem, czy słyszycie. To jest podobne do spaghetti, nie? Mamma mia! To miał być w ogóle jakiś turbo budynek. I niestety, kiedy ten hetman, bo to był też hetman ten Tarnowski, i kiedy on zmarł, to w ogóle przestali to budować. I cały misterny plan też w pi***. Czyli fortyfikacja się obroniła przed najazdem Wacka. Co tam jest u góry? Co? Jakieś wejście. Nie palimy. O, nie można palić. Tu się chyba wrzuca Eurasy na szczęście. Ciekawe, czy wydaje paragony. Starodawne, wyryte symbole. Arka Gdynia na przykład. Tak. Myślę, że Tarnowski sam to pisał bez tego. Tak, ale że nie ma Unia Tarnów. Tutaj widać, że były kraty. Ciekawe, kto je wydarł w ogóle. Może Kaczmarski. Okej, okay, dotarliśmy do takiego miejsca tajemniczego, bo w sumie nawet nie wiem, co to może być. Oto wchodzimy do Beluardy. Proszę, jakie to jest wysokie jednak. Wow! Czyli dotarliśmy do celu. To jest jakaś taka budka, trochę za mała na strażniczą, trochę za duża na budę. Widzisz tam jakiś ruch? Poskładamy to jakoś, nie?